Siostra kiedyś stwierdziła, że narysuje mojego tatę. Nie? O, uwaga. To jest moja siostra ze swoim talentem artystycznym 5 lat temu. Tam, my graliśmy ostatnio tę aramę do pewnego wina. Ja siedzę i tylko słyszę, że coś się wypierdoliło w moim pokoju. Słyszałem, wyobraźcie sobie, siedzicie, gracie sobie w ligę i tak, wie, no mam te słuchawki, nie mam założone sobie słuchawki, ledwo co słyszę, siedzę sobie, gram i nagle słyszę takie, kurwo macie, takie, wiecie, jakby coś się ten rozpierdziło. Myślałem, nie wiem, sąsiedzi się znowu napierdzielają na gołe klaty, czy coś tam, nie wiem, się dzieje. Patrzę, a to mój ojciec o taboret takiego orła wywinął, że przypieprzył w 40 różnych rzeczy w tym pokoju. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że mój tata przyszedł do pokoju, bo chciał się mnie zapytać, coś tam chciał pożyczyć, nie wiadomo co. I tak się pierdolnął, że już zapomniał, że chciał coś pożyczyć, dopiero mama przypomniała o tym dzień później. I to wisi u nas. To jest jeden do jednego mój tata. Ja zawsze jak ktoś wchodzi do domu, to ma po prostu beka, jak to widzi. Ale wracając do tematu, wy pytaliście o Bruce'a Wszechmogącego, nie? No to uwaga. Co może wisieć w pokoju, w przedpokoju właściwie moim? To może widzieć. O, nawet mnie widzicie teraz. Dariusz Wszechmogący. Mój ojciec to chyba dostał od ludzi z roboty 16 lat temu. Jak pracował jeszcze chyba w Media Markt. I se wisi coś takiego na ścianie, no. Ja zawsze jak ktoś przychodzi, to właśnie może się uśmiechnąć. Może sobie tylko wyobrazić, jak wygląda życie w mojej rodzinie. Także, no, my się fajnie bawimy. A, Jezu, ja to mogę obracać, ale zajebiście. A był ostatnio Iskra, nie wiem, czy ty byłeś na streamie. O, teraz liście widać, fajnie. A na drzewach zamiast liści będzie wisieć moderacja, czy jakoś tak Ten? jest. Przy mojej masie szczególnie. O kurde, zmieniłem kamerę, sorry. Teraz widzicie coś, czego nie powinniście widzieć. To była moja knaga. Tak, te okulary chronią przed tym. Baner mam! Baner jest. O, czekaj. O, proszę cię bardzo. Jeżeli chodzi o baner, mój drogi. Tak, to jest piękny baner. Czekajcie, tak, żeby. No trochę słabo, żebym wam to pokazał. O, dobra, to jest piękny baner JD Suchego. Z takim banerem przyjechali mi do Wrocławia ludzie, kibicować mi na lidze akademickiej. A z drugiej strony było coś takiego. Tylko nie wiem, czy to zobaczycie, bo to jest strasznie wygięte. No, tak wyglądała druga strona. I jak patrzyłem na trybuny, to miałem napis Kulawy go Garen or no balls. No, w prawym dolnym rogu, podpisiki Boże. A to jest największy skurwysyn w moim domu. Router Orange Fanbox 3.0. Niech go kurna biesy jebią i nie wiem co jeszcze. To jest największy skurwysyn w moim domu. Won, zajęte! Dzisiaj dajesz hosta mnie. Ale załatwiłeś hosta? Kurna, Raszpel, ty to zawsze załatwisz hosta. Ej, ile już mam wyjebek w sumie, bo przestałem liczyć w pewnym momencie. 21 było ostatni, nie? Ta spot zajęty. Spierdalaj, to moje expo. To Raszpel? Nie znać Raszpla? Kurde. Au. Au, 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 au. Tornadko jeszcze, ej. Nie zdążyłem sparować, niestety. Muszę od razu tam podlecieć praktycznie. Jezu. Ale jestem blisko chyba, co? No. Ojej, prosto w pocisk. Okej. Jak się kontruje w tej grze? Czekajcie. Myślę, że się zaraz skurwiać bardziej ode mnie. Że nie mogę przejść do końca. Ha! Ale zdarzowałem. 400. Nope. Maciusiu.
Siuro. Go next. Dis skurwysyn, nie wiem czemu mogę dak alert, ale chuj tam JD może samo się przedluzuje. Ej kurwy, jak mówił Jan Paweł II papież, z Rosjanami wypije, z Żydem pohandluje, ale na Polaków pluje. Moi rodzice to komunistów, jestem z tego dumny. O Jezu, jakaś bomba, bo a dobra, że to odbiłem. Z Janem Pawłem rozstrzelał Polaków. Muszę uważać. A na zakończenie, chuj wam w dupę. Chory, bo... Nope! Jezu, jak to ty po raczej polecą, dobra! Znaczy, ani razu chyba nie miałem okazji je korzystać. O kurna, ale fajnie. Pogier. No fajna ten animacja jest. Ale widzę, że pasek super umiejętności czuję, wolniej ładuje. Kurde, ej, nie zdążyłem. Dobra, nie ważne. O, nice, zdobywałem wszystko, zajebiście. Jak się to się muszę pomęczyć, dobra. Dobra, muszę dobry moment wytajmować. Nope! Aaaa, niebieski się zrespił pod moimi nogami, au, 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 Polska nie zginęła. O, o. Nie, będzie mordowanie karpia. Elo Mitz, elo Kubi, siema. Dobra, trzeba uważać. Nope. Dobra, i tyle z uważania. Co? Holy moly, guacamole! Okej. Nope. Dobra, to nie był najmądrzejszy ultimate. Może jestem stosunkowo debilem. Ale czasem zdarzy mi się coś mądrego. Nope. No dobra, z tą mądrością bym nie przesadzał. Nieważne, nieważne, nie było tematu. A teraz czas ciebie napierdalać, kobieto. O kurwa. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Ale kajtuje, ale kajtuje. Uj, ja pierdolę, ale kajtuje. Aj, już skończyło się kajtowanie? Ale dobra. Ej, w sumie to ulta może bym odpalił. Kurwa, nie w tą stronę, nie, debilu, Birtol. Nope. Birtol to debilu. Jeszcze Polska nie zginęła. Ajajaj. Robię dużą ajaję. Virtual, you can do this. To jest ten moment. To jest ten moment. Czuję to w łapach. Kurde, jednak nie. Ja już nie czuję tego w łapach, sorry. Przepraszam, kamałem. Co? Kurde, nice, nareszcie. Dobra, na jednym hapeku. Uff. Godzina 12 minut i siadło w końcu. Rada, rada. Jeszcze jest obok etapu, bo myślałem, że go zabiję czy coś. No dobra, jeszcze hejtuję. No, mam nadzieję, że nie będzie kolejnego etapu, bo jeżeli będzie, to trochę smutek. No, bardzo smutek. No dobra, na razie żyję, kurde. Ładnie żyję, no może mi się uda na jednym hapek nawet. Kurde, czułem, że mi się uda. Czułem, że mi się uda. A nie wiem, ja w docie głównie grałem snajperem i tym. Nie wiem, nie skłamać. Nice. Kurna. W sumie szybko poszło. Aaaa! Kurde. Jeszcze za osiągnięcie za perfect runa dostałem. Już nie ma tego bydła. No tak, no w sumie rację. No, masz rację, Krylik. Dobra, sorry. My bad. To się zgadza. Dostajesz w nagrodę buziaka siusiaka. Kejdżyk, przyznaję ci rację, oficjalnie. Boże. Jakiś pajac na kółku. Jakiś Shakomane. Ajajaj. Ajajaj. Dobra, jestem bardzo ajajaj. Nope.
Dobra, tutaj się wyjebie miliard razy. Stefanek, piękny nick swoją drogą. A jakby ktoś pytał, Stefanek nie może dostać się do swojego oryginalnego konta, więc zrobił sobie zapasowe konto pod tytułem Kora, rok bez narkotyków.